Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii z gry Devil May Cry. Tylko nie ten oryginalny Devil May Cry z tym siwowłosym Dante, który ma wyjedkę na całkowicie absolutnie wszystko dookoła. Ale z tego co wiem, to chyba ten też ma wyjedkę na wszystko dookoła, ale nieważne. Reboot Devil May Cry, a taki właściwie hard reboot, ale nigdy nie doszło się dalszej kontynuacji i zamiast tego poszła kontynuacja Devil May Cry tego oryginalnego. Może to i lepiej, nie wiem, nie wnikam, pożyjemy, zobaczymy, przekonamy się na własną rękę, gdyż iż ponieważ o tej grze nie wiem absolutnie nic. Nie grałem w nią, nie kojarzę jej, znaczy dobra, kojarzę Devil May Cry, grałem w czwórkę, grałem w piątkę. W reboota nie grałem, więc niewiele wiem o tej grze, wiem tylko tyle, że... Wiem tylko tyle, że gramy Dante, trochę innym Dante niż tamten Dante, którego wszyscy znają i ogólnie kojarzą z Capcomu. Jaki on jest faktycznie? Nie wiem. To się wszystko będzie trzeba przekonać, tylko ja sobie muszę przełożyć kabel w inne miejsce, okej. Okay. No co? Devil May Cry, czyli po prostu hack and slashy, taktyczny, podobny, bardzo, bardzo podobnej zasadzie jak to było w przypadku Transformers The Station. Dlatego oczywiście musowo padziok w łapie. Czy coś mogę jeszcze powiedzieć ewentualnie o tej grze? Wydaje mi się, że nie. Tylko oprócz tego, że jeśli już widzicie ten odcinek, to prawdopodobnie również na kanale pojawiła się kolejna, ankieta do wyboru, co będzie po Devil May Cry, ile będzie trwał, nie wiem. Dopiero co skończyliśmy po 6 odcinkach Iron Mana, jeśli nie widzieliście, no to w prawym, nie wiem gdzie będzie kamerka, jeszcze w prawym górnym rogu ekranu będziecie mogli sobie skoczyć sobie do playlisty z Iron Manem, również w prawym górnym rogu będziecie mieli kartę, która was odeśle do filmu z nowymi ankietami. A my już nie przedłużamy, odpalam sobie nową grę. Zostawcie najmniejsze obrażenia, wybierz ten tryb, jeśli nie grasz na co dzień w gry akcji i chcesz głównie skupić się na wątku fabularnym. Ten opis mi się podoba, wątek fabularny, lecimy z człowiekiem. Wiecie, że ja wolę grać na easy, ponieważ nie lubię kąpek na pociski i wymuszonego, zwiększonego poziomu trudności, który nie polega na tym, że gry faktycznie trudniejsze, to przeciwnie są po prostu bardziej opierdliwi. Także co? Łatwy poziom trudności, jak będziecie chcesz czytać komunikaty samouczka, to mi się może przydać, także niech będzie. Prawdopodobnie będzie jakaś cutscenka, także ja również prawdopodobnie za chwilę po ładowaniu zniknę z ekranu, żebyśmy mogli sobie wszyscy razem wspólnie obejrzeć i widzimy się za chwilę. Yes, by close of trading Friday. No, you can't have more time. You know the terms, you know the consequences. No, this is not a veiled threat. This is a direct one. Should you fail to comply, the collapse of the economy will be on your head. I will make sure that you are stripped of power, shamed, and hated. Is that clear enough for you? Yeah. Friday it is, then. You have a good night, Mr. President. So, did you get it, my darling? Over a trillion. Oh. Soon I will own everything worth owning. Hmm. I will control the world through debt. I have absolute power. The world is at last your bitch, as am I. Nothing left but to grab it by the hair, bend it over, and... What's the matter? What's the matter? A loose end. A loose end? What? The son of the traitor Sparta. Dante. Him. He's still out there. The hunters will find him. They found Sparta and his whore. And when they do... I will rip open his chest with my bare hands and feast on his beating heart. Thank you.
Czuję, że dostanę tytuła podwójny wpierdol. Raz za muzykę, dwa za to, co się działo przed chwilą na ekranie. Oczywiście pizza musi być. The masked lunatic you saw there claims to represent an organization called the Order. Now this group has claimed responsibility for several serious attacks in recent weeks. He is undoubtedly a traitor and a terrorist. And I, for one, am not for the death penalty. There's one way to do it. Illegally shoot the son of a bitch. This is Bob Barbas, just doing God's work. Dante! Get out of there! You're in danger! Who are you? What do you want? You were careless. You left a trail. Now he's on to you. What are you talking about? Who's on to me? The Hunter Demon. He's here. My trailer. Po pierwsze, jak mówiłem, jak widać, ten Dante też po prostu wyjebane na wszystko. Wyszedł sobie, jak go natura stworzyła, prosto na molo, nie wiem, jakimś placu, nie placu zabaw, jak się nazywa, jakimś wesołym miasteczku, całkowicie na wyjebce, chuj, że nie ma spodni, chuj, że nie ma gaci, nieważne, przejdziemy przez przyczepę, why not, because czemu nie. Problem jest taki. Jak zawsze zapominam o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o napisach. Absolutnie zawsze to pomiję. Załączyło się. Głównie z tego powodu, ponieważ mam jakiś taki... Nie wiem czemu, ja mam takie wrodzone zakodowanie, że gra powinna z automatu włączać napisy w cutscenkach. Czemu tego nie robią? Nie wiem, ale mam takie przeświadczenie, że tak być i mo powinno.
No dobra, tak jak mówiłem, typowy hack and slash, po prostu przedzieramy się przez jakieś platformówki, gdzie co i róż będziemy zatrzymywani przez wszelkiej maści przeciwników, którego cię musieli wyrzynać w piździec. I sobie tak samo jak w Transformera, czy po prostu przechodzimy kawałek sobie drogi jakąś na platformie, czy właściwie na poziomie, który jest taką pseudoplatformówką i gdzie co i już będziemy blokowani przez jakieś tajemnicze ściany, nie wiadomo co, nie wiadomo po co. I za każdym razem będą nam przeszkadzały i będzie nam dane jedno proste zadanie. Wyeliminować wszystko dookoła i wtedy będzie można imo kontynuować sobie dalsze podróżowanie, skakanie, zdobywanie nowych mocy, może nowych broni, któż to wie. Devil May Cry słynie z tego, że po prostu Dante dostaje wszelkiej maści różnego rodzaju uzbrojenia, które musi się popisać na samym początku. Dobra, wiem tylko tyle, że teraz jesteśmy w jakimś takim niby, nazwijmy to limbo, czy takim wymiarem... czy takim wymiarem między światem demonów, a między światem ludzi. Mam takie dziwne wrażenie, że mi trochę kamerkę ścina. Może tak, może nie. Któż to wie? Możliwe. Anyway... W limbo będą się właśnie działy pewnie wszelkie możliwe rzeczy związane z demonami. Pewnie będziemy podróżować między wymiarami, żeby coś porobić na tym świecie ludzi. Jak przyjdzie co do czego jakieś napierdzielanki większe, to po prostu zepsułem. Jak przyjdzie jakieś większe napierdzielanki, to pewnie znowu będziemy lądować w limbo. I tak w kółko, i tak w kółko, i no panie Macieju, że tak powiem. Czy mam dobry skok? Mam dobry skok, dobra, dobrze wiedzieć. To mi może jakkolwiek wszystko ułatwić. Ja tylko potrzebę, ponieważ myślałem, że będę chciał przebiec po tej przyczepie. Nie wiem, czemu o tym pomyślałem, ale sądziłem, że tak właśnie będzie musiało się wydarzyć. Ebony, Ivory, Mr. Brooks. Wiele mu to nie zrobiło, absolutnie. Boss fight? Okej, jeszcze nie, spoko, nie ma problemu. Batos. W ogóle mam wrażenie, że... mam dziwne wrażenie, że cała masa różnych demonów w Devil May Cry'u, czy tym, czy innych, mają wszystkie bardzo podobne imiona, szczerze powiedziawszy. No dobra, blokowano nową broń. Ebony i Ivory. Szybkostrzelne pistolety o dużym kalibrze, doskonałe w starciu z pojedynczym celem. Chociaż Ebony i Ivory zadają tylko niewielkie obrażenia, są przydatne do przetrwania zaatakowych sobie przeciwników. Okej, okay, dobra, czyli X-em strzelam po prostu do tych pajacy. Spoko, czyli muszę po prostu maszować i wtedy strzelam. Cudnie. No tak, no bo w końcu czym byłby Dante, gdyby nie jego gnat, nie jego wyjebanie, nie jego instynkt demona, który po prostu sprawia, że nie rusza się żadnego miejsca, ponieważ wie, że jakiś dziwny atak ominie go dosłownie o 1 mm i ten jeden atak o ten 1 mm mu nic nie zrobi. No i oczywiście bez swoich dwóch gnaciorów, którymi będzie strzelał do wszystkiego, co tylko się rusza i co tylko istnieje. Dziwne, że nie używa tego do odpalenia papierosa, nie wiem, może on po prostu nie pali. Ja pewnie gdyby palił, to i tak by to robił w jakimś wyjebanym w kosmos stylu, jak to wszystko, co on robi. I wyglądałoby to po prostu zjawiskowo i epicko. Jak imo wszystko, co robi. Cześć, pajace. Dobra, faktycznie strzelę, te całe graty przydają się naprawdę do tych małych pipidówków na górze. Które troszeczkę są irytujące, ale wiele nie robią. Na pewno są mniej irytujące. How come I can see you clearly? I'm a medium, a psychic. I can phase into limbo and communicate with you. I can see you, talk to you, but I'm not actually in limbo with you. Jestem ciekaw, co myślą ludzie dookoła niej. I'll die. I'm risking my life here for you. I want to help. What the fuck are you? To jest dobre pytanie. Kim ty w ogóle jesteś? I don't need your help. The hunter has dragged you into limbo. I can get you out. I've been down here before. I know how to get out. You fight whatever shit-sucking demon dragged you in here. You don't want to fight the hunter. He's not your regular demon. Follow me. Now. Okej, okay, w takim razie ja idę w tą mańkę. Z prostego powodu, czy znajdę tutaj coś interesującego, coś fajnego? Czy mogę to rozwalić? Chyba nie w tym momencie. Musiałbym pewnie ukończyć tą grę, coś odblokować i wtedy będę mógł to zniszczyć. Obstawiam, że tak właśnie będzie. Dobra, halo, dziewojo. Aha, okej, okay, ataku wręcz, spoko, nie ma sprawy.
Odnaleziono nowy przedmiot, zaginie na duszę. Dusze uwięzione w limbo uwolnili wszystkie, aby zwiększyć premię za ukończone misje. Okej, okay, dobra, co mi to da? Nie wiem. Trzeba będzie to IMO sprawdzić. Rzeczywiście nie będę lizał absolutnie każdej ściany, żeby blokować wszystko, ale pewnie gdzie nie gdzie będę zaglądał, będę zerkał, bo może coś ciekawego uda mi się odnaleźć. W górę samemu pozostając na ziemi. Okej, okay, dobra, to wiem, już to odkryłem na samym początku, ale dzięki, Grosze, mi o tym przypominasz. Dzięki, że uwzględniasz fakt, że jestem dzebanem, który pomija wiele rzeczy, które są mu przedstawiane jak na dłoni. Doceniam bardzo, gra dla debili, to mi się podoba. To jest to, co lubię, to jest to, czego IMO potrzebuje do szczęścia i do cieszenia się jakkolwiek, z jakiejkolwiek IMO rozgrywki. Okej, okay, trochę wyszło nie tak, jak planowałem, szczerze powiedziawszy, ale dobra, nieważne. A, dobra, czy jak przytrzymam B, to wyskakuje za przeciwnikiem. Jak nacisnę B, to po prostu go wyrzucam, zostając na ziemi. Dobra, czyli o to chodziło. Po prostu tą mechanikę przegapiłem i nie ogarnąłem wtedy. Dobrze, że mi teraz to wyjaśniło mniej więcej jakkolwiek stopniu, sam troszeczkę do tego doszedłem. Oczy od obu punktu lepszenia. Zabijam przeciwników i gromadząc biały kulę, Dante wpływa, wypełnia pasek ulepszenia. Kiedy pasek jest pełny, Dante otrzymuje punkt ulepszenia, którego może wykorzystać w sklepie do odblokowania nowych ruchów umiejętności. Do sklepu można przejść podczas misji, korzystając z posągów bóstw lub z poziomu ekranu początkowego misji. Dobra, to akurat jest motyw mi znany z DMC 4, z piątki chyba też, wydaje mi się, coś takiego było. Chociaż nie, w piątce były budki telefoniczne, które wzywały tą laskę w tym takim wanie, który po prostu się przepierdolał przez absolutnie wszystko. I lodała nam prosto przed ryjem, gdzie mogliśmy sobie wszystko ładnie, pięknie ulepszać. Czyli pewnie to na takim, czyli w czwórce pewnie były takie właśnie posążki bożków. Albo to była jeszcze inna gra? Nie pamiętam. Złota kula, można je wykorzystać do skrzeszania Virgila po jego śmierci. Virgila? A nie Dante przypadkiem? Chyba komuś się pojebało nazewnictwo, halo? Ktoś tu nie odrobił pracy domowej? A propos posągu bożka, mogę sobie w tej pociecie, ha, z tych odzyskuję ewentualne zdrowie, spoko. Ulepszenia, zdolności, rebelium, same w zdolnościach. Odbicie. W powietrzu wyrzut przeciwnika, skok połowy przeciwnika, jego wykonanie umożliwia ponowne użycie zdolności powietrznych, takich jak podobny skok czy szybowanie. Okej, to brzmi interesująco. Czyli mogę blokować sobie ewentualnie to tylko. Dobra, niech będzie. Haker poziomu drugiego. Spirala śmierci poziom drugi. 4 razy, 2 razy, pauza, 4 razy. Okej, okay, dobra, czy to są jakieś kombosy? 4 razy w powietrzu. 2 razy, pauza. No dobra, IMO po kolei, lecimy. Bardziej będę używał miecza, wydaje mi się, aniżeli gnatów, więc... polecę bardziej w gnata. Ciekawie, ile będę w stanie w ogóle ulepszyć w tej grze. To mnie ciekawi, to mnie zastanawia. Czy coś tu znajdę interesującego? A coś tu jest, jakaś gwiazdka, dzień dobry. Mała gwiazdka żywotności. Przewraca niewielką część zdrowia tamtego, aby wykorzystać gwiazdki żywotności w czasie gry. Naciśnij start i wybierz po... Okej, okay, dobra. Może mi się przydać, na razie tego życia wiele nie straciłem, ale grunt, że coś takiego się pojawiło. Bo może mi to być faktycznie potrzebne. A chodna, przecież tutaj mam przedmioty. Okej, mogę to teraz kupować, spoko. A to co to? Krzyż zdrowia. Zwiększa maksymalne zdrowie tamtego 10... O! O! Okej, okay, dobra. Warfit, chyba wiem, na czym się skupię w głównej mierze. Cześć, Brzydalu! Będzie ucieczka, czy napierdzielanka? Nie wiem, impreza musiała być dobra, skoro tam się znalazł płaszcz. I niech zgadnę, jak on go... myślałem, że trochę będzie właśnie to widowiskowe. Znaczy, okej, dobra, widowiskowe to było, jak najbardziej. Ale spodziewałem się czegoś takiego, że po prostu... ten niebieski mu się przetoczy nad nim. I can't believe what I'm seeing. Obstawiamy, że ten diabelski mu się po prostu przetoczy nad Dante. On się w ogóle nie ruszy, bo i po co? Dobra, zaraz, jak to było? Hold up, bo ja potrzebuję przeciwnika. Raz, dwa, pauza, raz, dwa, trzy. Okej, okay, dobra, tak to wygląda.
Dobra, panie, panowie, nie wiem, czy wy właściwie jesteście, czy dżemony są dwupłciowe, jednopłciowe, czy jakąś inną z 28 tysięcy pierdoliarda innych płci, nie wiem, nieważne. Mogę w tego, czy mam jakiś taki, powiedzmy, auto-target, który mnie konkretnie ustawia na jakimś przeciwniku? Chyba nie. Dobra, kolego. Aha, ten już został taki wpierdziel z karabinu, właściwie z pistoletu, że i tak padł. Dosyć szybko, bo ino na jeden strzał, więc nie było tego złego. W ogóle też dostaliśmy właściwie odpowiedź na proste pytanie, mianowicie co takiego się wydarzyło, co takiego się dzieje właściwie w świecie ludzi, kiedy coś hardego się odpierdziela tutaj. Mianowicie dostałem odpowiedź, czyli po prostu to co się dzieje tutaj wpływa na świat ludzi, ale oni nie do końca wiedzą co się od Janie Pawla. Tak jak było w przypadku właśnie tego toczącego się niebieskiego młynu, nagle się przewalił, nagle się przetoczył, cholera jasna wie czemu, cholera jasna wie jak, nieważne, grunt, że trzeba spierdalać. Dobra, troszeczkę spokojnie, co my tutaj mamy? Pajączki, zbiorę sobie, wezmę sobie czerwone kule. Myślę, że mogę go walnąć. Dobra, może to powinienem zrobić, o niech zamiast go walić, ale myślę, że będę mógł go trzepnąć tą jego łapę i trochę mu zadać obrażeń. Byłoby to wygodne, ale jak widać, imo niektóre to muszę iść, tamtędy muszę chyba iść. W takim razie, okej, dobra, tu nic nie ma. Ale... Mamy też liczby miedzianych kluczy. Aha, okej, spoko. To se zbiorę, bo co mi szkodzi? Because czemu nie? Lustereczko, powiedz przecie, kto jest największą paskudą w świecie? Cześć, stary! Może teraz, boss fajcik? Nie, właśnie odbił atak wielkiego demona tak jedną ręką, jakby w ogóle nic nie ważył. Spoko, typowe DMC, nie ma problemu. To w ogóle wygląda jak E.T. Mogę to rozwalić? Nie mogę tego rozwalić. Dobra, trudno, takie trochę połączenie E.T. i szarej materii z Bentena. W sumie dom strachów całkiem niezły. Go trudno mam iść. Znaczy, bardziej mi chodzi, moje pytanie, czy dokąd muszę iść, pojawia się z prostego powodu. Bo tam, gdzie nie muszę iść, może być coś ciekawego, czego w chwili obecnej nie zdobędę, nie odblokuję. Okej, dobra, przyjąłem, rozumiem. W takim razie pre przed siebie, nie zwracając uwagi na nic. Niech będzie, i tak nie jestem w stanie zdziałać. Trudno. Aż tak dobrze nie będzie. Czy... Ja, whatever, są przetłumaczone na bardzo niedobrze? Dobra, mam wrażenie, że ja tu dostanę taki dosyć srogi wpierdziel, czy to od przeciwników, czy to od pułapek, co mi się nie podoba. Nie wiem, czego powinienem unikać właśnie, od czego powinienem się trzymać z daleka. Do czego mogę podejść, czy to się będzie ruszało jakkolwiek, czy to będzie jakieś, nie wiem, jakieś kosmiczne wiksy robiło? Absolutnie nie mam zielonego pojęcia. Więc trochę poryzykuję, trochę powchodzę w sobie jakkolwiek te wszystkie ostra. Może nie będzie aż tak źle, może aż tak bardzo mnie to nie ciapnie. Okej, dobra, w sumie wiele się nie wydarzyło. Dobra, tu se zrobię unik, tu se pewnie przeskoczę, ała! Ała! Boli, dziękuję, przeszedłem. Trochę oberwałem, tak cieteczkę, ale wielkiej tragedii nie ma. Niezły easter egg. Szanuję. Ale to Biones... Powiem tak. Powiem tak. Mogłem troszeczkę skłamać na początku mówiąc, że w ogóle nie widziałem nigdy Devil May Cry'a tego zrebootowanego. Gdyż już ponieważ troszeczkę go widziałem, znaczy tak początkowo widziałem tam parę rzeczy początkowych. Dawno temu, może z 4-5 lat temu. Więc nie pamiętam praktycznie nic, z wyjątkiem tego, że wtedy... Wtedy doszedłem do wniosku, że w sumie ten Dante z krótkimi włosami, z czarnymi krótkimi włosami wygląda całkiem fajnie. Dużo lepiej, aniżeli ten siłowłosy Dante. Ale jak pograłem sobie osobiście w DMC, tak z tym normalnym Dante, to stwierdzam... Siłowłosy Dante wygląda o niebo lepiej. To wygląda trochę edgy, trochę nie Teges. Także... Easter egg z tą peruką
perfekcyjnie, mi się podoba. Ale tu wygląda trochę słabo z tymi włosami, faktycznie, trochę nie te rysy twarzy do takich włosów. Dobra, jak z nim walczyć? Rozumiem, że jest odporny, nie, że jest odporny na kulę, ale czy jest... Aha, dobra, spoko, nie jest odporny na ewentualne ataki mieczem. Także Eivo, napierdzielando taktyczne, po prostu walimy mieczorem, unikamy wszystko, co się da. Na razie nie jest to wielce skomplikowane, odbiłem jego atak, nie wiem jak, nie wiem dokładnie w jaki sposób, ale to zrobiłem, co daje mi całkowicie tą przewagę nad nim, ponieważ go jakoś go powaliłem. I mogę go sobie teraz siepać Imo ile wlezie i to mi się podoba. Dobra, może powinienem troszeczkę bardziej jakieś kombosy wykonywać, bo to sobie odblokowałem, żeby ich teraz nie wykonywać Imo. Do nogi Burek. No już. To przypadkiem nie jest kuloodporny, przepraszam bardzo? No to on jest kuloodporny, czy nie jest kuloodporny? To jest dobre pytanie, bo tak Imo troszeczkę nie kontaktuje teraz. Była mowa, że jest kuloodporny, teraz mogę go z jakiegoś powodu zestrzelić z tego, ale wcześniej nie mogłem go zestrzelić. Czyli rozumiem, że podpalenie go jakoś osłabiło jego skórę? Coś w tym stylu? Może? Game over. Son of who? Just like your mother. Poor mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. W sumie nie pamiętam, czy Dante w normalnym Devil May Cry'u znał swoich rodziców, w sensie wiedział, kim był Sparda i kim była jego matka? Chyba tak. I barely remember. Znaczy chyba, kojarzę, że chyba matkę znał, ale nie znał ojca tam do któregoś momentu fabularnego. Chyba, nie wiem, nie grałem w grę od jedynki do trójki, więc... Więc niedokładnie wiem, jak wygląda fabuła. Na szczęście to nie jest mi to potrzebne, bo to jest reboot, tak? Coś nie muszę wiedzieć, co się działo wcześniej. Tyle dobrego. Are you okay, Dante? How do you know my name? My boss knows you. He wants to meet. Please? I helped you back there. I didn't ask for your help. Szybko się ugiął. Bardzo szybko. We know all about you, Dante. I'm with an organization called The Order. Heard of it? Pewnie nie. Do that mass freak on the net? That's my boss. Wonderful. Can't wait. We just received a report of a terrorist attack that's taking place at the Bellevue Pier in the Western District of the city. Police are asking the public to remain vigilant. Further terrorist attacks could take place anywhere, anytime, and when you least expect them. We have your scent, son of Sparta. Now it is just a matter of time. A ta jego laska ma paskudny ryj, ja jebie, pomocy! Okej, misja ukończona, punkty stylu... O, eseczka mi wpadła, nieźle, nawet się nie spodziewałem. Double S za czas! Okej, dobra, już myślałem, że będę miał tutaj jakieś wysokie noty. Na szczęście to D mnie sprowadziło do parteru, ale dostałem i tak ocenę A na sam koniec. Czyli taka piąteczka bym powiedział. Okej, mi się podoba. Dobra, mamy sobie kolejną misję, zobaczymy, a może skończę? To nie byłby taki głupi pomysł, skoro mamy nową misję? Brzmi jak plan, mamy te pół godziny, także na pierwszy odcinek wydaje mi się starczy. Skoro skończyliśmy również misję, no to możemy zakończyć również i odcinek. Także, mam nadzieję, że odcinek z nowej serii wam się spodobał. Mam nadzieję, że jesteście na nią równie zajarani co ja, bo ja się na chwilę obecną bawię wyśmienicie. Co prawda, wolałbym chyba się zapoznać z historią ogólnie Devil May Cry'a od samego początku, a nie przed tym, ale nie jest, jako że to jest chyba to jakoś tego chyba więcej nie będę potrzebował. Mimo wszystko gra mi się dobrze, mi się podoba. Mam nadzieję, że wam również. Jeśli tak, macie by strzelić łapkę w górę, by powiedzieć, że tak właśnie jest.
Jeśli jeszcze tego nie robicie, a seria z DMC wam przypadła do gustu i chcecie zobaczyć ją do samego końca, to zostawcie suba na kanale, aby być na bieżąco i żeby nic was nie ominęło. A my co? Widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!